Z nami Patryk Miszak, rozmawiamy po meczu wygranym przez Brukbet Termalika Nieciecza z Widzewem Łódź 2-0 i zaczniemy trochę od kuchni tego wszystkiego, bo umawialiśmy się, że kiedy Patryk Miszak zdobędzie bramkę, to stanie uśmiechnięty przed naszymi kamerami, tak też się dzisiaj dzieje. I tak w końcu jest, dziękuję bardzo i jestem bardzo zadowolony z zwycięstwa, tak samo cieszy bramka i jest dobrze. Patryk, trener Mariusz Lewandowski powiedział dzisiaj bardzo ważne słowa, też w twoim kontekście, jeżeli chodzi o konferencję prasową, bo powiedział, że cieszy go to, że zawodnicy, którzy wchodzą z ławki, a tak dzisiaj wyglądało to z twojej perspektywy, dają impuls i chcą pomóc tej drużynie. I tobie się to udało, efektowna bramka, która zamknęła ten mecz i zrobiła coś, czego ostatnio nam brakowało, więc uspokoiła końcówkę i nie musieliśmy tym razem drżeć do końca o wynik. Tak jest, tak jak trener mówi, nie chodzi tylko o mnie, trener tak samo mówił, chodzi o wszystkich zawodników, którzy wchodzą na boisko, czy grają w podstawowym składzie, wszyscy walczymy o to samo, jesteśmy drużyną i to jest najważniejsze, czy gramy w pierwszym składzie, czy wychodzimy na boisko, chcemy pomóc i to jest najważniejsze w tym, zespół jest ważny, czy gra ten, czy gra inny zawodnik, po prostu wszyscy walczymy, idziemy tą samą drogą i jesteśmy zadowoleni, że idziemy w dobrym kierunku i wierzymy, że tak będzie to pokraczować. Patryk, powiedziałeś, że jedziecie w jednym kierunku, a to wygląda tak, jakbyście pędzili, bo to przecież 11 zwycięstwo z 7 z rzędu. No musicie się czuć mocni, patrząc na to, jak wyglądają wyniki Brukbetu Termaliki Nieciecza w tym sezonie. Tak, zawsze tak jest. Wyniki cieszy, a ważna też atmosfera. Tylko idziemy z pokorą i do następnych meczów, idziemy mecz po meczu. I cieszy nas zwycięstwo, każde zwycięstwo i to jest ważne i po prostu od meczu do meczu i z następny tak samo pójść do meczu, że chcemy wygrać i mecz po meczu i idziemy w tym kierunku, co powiedziałem, mamy swój kierunek, chcemy wygrywać cały czas i cieszy nas bardzo, że te wyniki się układają i jest dobrze. No. Martin Zeman po ostatnim meczu powiedział takie słowa, że jeżeli Brukbet Termalika Nieciecza będzie wygrywać, to on może wchodzić z ławki, strzelać te bramki dające 3 punkty. No więc ciebie chcę zapytać o to samo. Czy jeżeli będziemy dalej wygrywać, to jesteś w stanie posiedzieć trochę na tej ławce, żeby to było też dla dobra drużyny? Tak, oczywiście najważniejsze jest zwycięstwo. No jak powiedziałem, widzicie, Marcin schodził w ostatnim meczu, chodził na boisko, w ostatnim meczu strzelił bramkę, teraz tak samo ja jestem bardzo zadowolony, po prostu, że dostajemy szansę, że wchodzimy na boisko. Niezależnie, czy gramy w pierwszym składzie, czy wchodzimy, zawsze chcemy pomóc, nie tylko ja, nie tylko Marcin, ale wszyscy zawodnicy, którzy są w zespole. I jak powiedziałem, to jest najważniejsze, ważna jest drużyna i każdy chce grać od pierwszych minut. Decyduje trener i każdy chce dać impuls trenerowi, żeby być w tym podstawowym składzie i wierzymy, że pójdziemy dalej.